Witam wszystkich serdecznie. Ja jestem Werwel i jako, że pojawiło się parę pytań, gdzie znaleźć ukryte nuty w muzycznym hołdzie, to postanowiłem nagrać taki zbiorowy film, gdzie po prostu pokażę wszystkie nuty w jednym miejscu. Będę czytał z opisami, żeby było klimatycznie, a dopiero później pokażę, gdzie dana nuta się znajduje. Jednak spokojnie, jeżeli interesuje Cię tylko jedna konkretna nuta, bo nie możesz jej znaleźć, to specjalnie podzielę film na przynajmniej 7 części, bo jest 7 ukrytych nut. No i po prostu możesz sobie kliknąć w odpowiedni interesujący Cię fragment, no i nie musisz słuchać biadolenia. Także zaczynamy. Kiedyś, gdy byłem w mieście Kulin, widziałem występy wielu wybitnych muzyków na ulicach i w alejkach. Najbardziej niezapomniane momenty są zawsze skomplikowane, ale pełne radości i pomysłowej melodii, prawda? Ale gdzie ja to znowu słyszałem? Pamiętam małą dziewczynkę trzymającą miotłę. Wskazówka, portrety postaci, także wychodzimy na chwilę stąd. Wchodzimy w portrety postaci, a dokładniej w Rosalind, bo oczywiście to ona ma miotłę. Wchodzimy w historię, no i nutka jest tutaj obok głowy, zbieramy. No i w sumie pierwsza nutka załatwiona. Naprawdę, jeżeli dobrze pamiętam, dwie pierwsze mogą być kłopotliwe i gdzieś tam jedna z ostatnich, reszta jest raczej spoko. Także nuta druga. Poznałem kiedyś krasnoluda, który uwielbiał pić w dokach królewskiego portu. Często upijał się, kiedy statki cumowały i krzyczał na marynarzy swoim szorstkim i donośnym głosem. Och, ciekawy, gdzie teraz jest. Wskazówka, gospoda pod dębem. No i to też może sprawić problem, bo ta nutka jest tak troszkę ukryta. Także gospoda pod dębem. I ta nuta jest tutaj, nie wiem czy dokładnie będzie widać, jeżeli oglądacie to na telefonie, ale koło windy stoi krasnolud, który obecnie sobie śpi. No i trzeba kliknąć za niego tak jakby, także nie zawsze się to udaje za pierwszym razem, bo ta nuta jest dosłownie za nim, jest tylko mała taka poświata, także klikajcie w tego krasnoluda za niego, no i bez problemu powinno się udać. Także te najgorsze mamy już za sobą, reszta jest taka raczej wprost, tutaj została już odebrana, bo nagrywam to z konta dziewczyny i prawdopodobnie robiła samony. Także często się upijam. W pubie zawsze kręcą się ludzie i widziałem oraz słyszałem wiele różnych rzeczy. Ale nigdy nie zapomniałem, czemu wyruszyłem w podróż. Wolność jest moim źródłem inspiracji. Hej wszyscy, toast za wolność. Także to jest akurat dosyć proste. Wchodzimy do tawerny i nutka będzie dosłownie tutaj sobie leżała na widoku na ladzie. Także nie ma problemu, że tego nie pokażę, bo tak jak mówię, nuta leży dosłownie na ladzie. Także nuta numer 4. Odwiedziłem wiele ludzkich miast i czasami zgiełk czy tłumy mnie męczą. Miałem szczęście, że zaprzyjaźniłem się z leśną istotą, zanim wyruszyłem na skraj mrocznego lasu. Wiatr w dżungli ma w sobie odrobinę muzyki. No w tym celu musimy wejść, nie w mapę świata, bo tego nie powiedziałem, ale to w sumie nie ma znaczenia. Wchodzimy w mapę świata, wchodzimy w trójeczkę, nie wiem czy dobrze to wymówię, ale Yggdrasil. Wchodzimy i nuta jest tutaj na obrazku. Także zbieramy nutkę i to byśmy mieli też odhaczone. Także nuta numer 5. Czasami jedzenie i spanie na ulicy może być dobrą inspiracją, ale podróżujący artyści nadal potrzebują jedzenia i schronienia. Mam przyjaciela, który prowadzi centrum handlowe. Pomógł mi, kiedy byłem w potrzebie. Ciekawe, co u niego słychać. Wskazówka, centrum handlowe, czyli wchodzimy w Runhorn, tutaj na dole. Trzeba przesunąć, jest centrum handlowe. No i nuta jest tutaj na widoku, także z tą też akurat nie ma problemu. Nuta numer 6. Byłem we wspaniałym kościele. Kiedy słońce wpada przez okno witrażowe i świeci na podłogę z kości słoniowej, słyszę śpiew niebios. Wskazówka, świątynia wzniosłości. No i jak można się domyślać, wchodzimy w świątynię wzniosłości. Nuta jest na samym środku, także z tą nutą również nie ma problemu. I ostatnia, nuta numer 7. Udałem się za granicę, gdzie spotkałem dwóch żołnierzy. Ciekawe, gdzie teraz są, albo za co walczą. Wskazówka, kampania, czyli wchodzimy w kampanię. No i ktoś mógłby tego nie zauważyć, ale nutka jest tutaj przy społeczności. Także odbieramy nutę numer 7. Idziemy już uzupełnić tutaj całość, także po prostu na to klikamy. Cyk. Cyk. O, wszystko po kolei. No i w ten sposób za każdą znalezioną nutę
czas odblokowania zmniejsza się o jeden dzień. Ja mogę sobie skrzyneczkę odebrać. W skrzynce jest Raku, Peggy, Flora. Ja tutaj nie będę Wam nic polecał. Takim oczywistym wyborem teoretycznie jest Flora. Jeżeli jednak lubicie jakąś z tych postaci, śmiało. No, tutaj zależy od Waszych preferencji. Nie można tutaj wyjść na tym źle, co byście nie wybrali, przynajmniej według mnie. Naprawdę niektóre skrzynki są trudniejsze, jeżeli chodzi o wybór. Także Wam oczywiście bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmu. Mam nadzieję, że komuś on pomógł, bo przynajmniej 3 nuty były całkiem sprytnie ukryte. Jeżeli ktoś był, nie wiem, zmęczony po pracy, mógł ich nie znaleźć. Także życzę Wam miłego, przyjemnego dnia oraz tygodnia. No i do zobaczenia w kolejnych moich filmach.